Panie generale, dowódca uroczystości poruczyk Miszczak melduje gotowość wojskowej asysty honorowej do uroczystości. Panom wszystkim dzisiaj, tym, którzy zostali wyróżnieni, serdecznie gratuluję. Myślę, że nie mamy tutaj złudzeń co do tego, że zarówno odznaka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nie jest tylko przywilejem do jej noszenia, ale również wielkim zobowiązaniem. Szanowni panowie, jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim i życzę dalszych sukcesów w pracy i w służbie. Dziękuję bardzo. Panie premierze, dowódca kompanii kapitan Gawroński melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania. Czołem żołnierze! Chciałbym z okazji święta Sztabu Generalnego bardzo podziękować za ten ciężki rok, za zaangażowanie, za pomysły, za aktywność i za pokazanie, że Wojsko Polskie jest kierowane przez bardzo dobrych dowódców, że Sztab Generalny, który jest mózgiem Wojska Polskiego, ma świetnych oficerów i żołnierzy. Dziękuję też generałowi Mieczysławowi Kocułowi za przywództwo w tym czasie, za jego aktywność, szczególnie istotną dla Polski w obszarach międzynarodowych, w NATO. W dniu święta, roku ważnym bardzo dla Polski, w roku 25-lecia wolności, w roku 15-lecia wejścia do NATO i 10-lecia wejścia do Unii Europejskiej, świętujmy, cieszmy się, a jutro ruszajmy dalej do zadań. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze święto jest okazją do podsumowania bieżącej służby i pracy żołnierzy oraz pracowników sztabu. Dzięki Państwa wysiłku, sumienności, ofiarności Sztab Generalny Wojska Polskiego jest postrzegany jako solidna, wiarygodna instytucja. Drodzy żołnierze i pracownicy wojska, święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to najlepszy czas na podziękowanie i uhonorowania tych, którzy kompetentnie, z poświęceniem wypełniają odpowiedzialne zadania. Doceniam Państwa postawę.
Dziękuję za wysiłek i zaangażowanie. Indywidualne przymioty ludzi tworzą zbiorową, instytucjonalną mądrość sztabu. To źródło wielkiej satysfakcji.